Wtorek, 30 lipca, czas na główne wydanie informacji. Grzegorz Żądło, zapraszam. Kolejne miasta intensywnie przygotowują się do stworzenia tzw. planu ogólnego. To dokument, który będzie określał, co i gdzie będzie można budować oraz jakie funkcje mają pełnić poszczególne części miasta. W tym procesie mogą, a nawet powinni aktywnie uczestniczyć mieszkańcy. I to robią. Stowarzyszenie Nasz Park chce raz na zawsze zabezpieczyć Park Śląski przed ewentualną możliwością budowania na jego tzw. historycznym terenie osiedli mieszkaniowych. W jaki sposób? O tym Paweł Jędrusik. Tej wycinki na terenach dawnego ośrodka postępu technicznego w Chorzowie już cofnąć się nie da, mimo że zbulwersowała ona nie tylko mieszkańców tego miasta. Odbyły się w tej sprawie nawet liczne protesty. No naturalnie, że nie powinno być wskazane, żeby tu drzewa. Nasi ojcowie budowali to nie wszystko, i stadion, i w ogóle, i teraz doszło do tego, że to się niszczy. Mnie się to nie podoba, tego w ogóle nie powinno być, to powinno zostać tak, jak było. I to jest moje zdanie. Żadnych bloków, żadnych pawilonów, nic kompletnie. Drzewa, tak jak było, tak powinno być. I tak chciałoby Stowarzyszenie Nasz Park, które od lat działa na rzecz ochrony Parku Śląskiego przed decyzjami, które mogą zniszczyć jego unikalny charakter. Gminy mają teraz nowe narzędzie nazywane planem ogólnym dla miasta. Ma on ustalić, jakie tereny, na jaki cel zostaną przeznaczone i co wolno na nich budować lub czego nie wolno. Taki plan ma zastąpić studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Czas na uchwalenie planów ogólnych mija z końcem 2025 roku. W wielu miastach obecnie można składać wnioski do planu i takie wnioski chce też złożyć Stowarzyszenie Nasz Park. Do tego samego zachęca mieszkańców. Chcemy zrobić zabezpieczenia prawne, żeby na tych wszystkich terenach, które niektórzy zwą otuliną parku, a my zwiemy historycznymi granicami parku, nie można było budować osiedli mieszkaniowych, ani nie można było budować apart hoteli, bo dla nas apart hotele jest ukryta opcja mieszkaniowa. Stowarzyszeniu chodzi o to, aby na historycznym terenie parku utworzyć strefę planistyczną o profilu funkcjonalnym SN, czyli strefa zieleni i rekreacji. To uniemożliwiłoby ewentualną budowę mieszkań nawet za pomocą tzw. ustawy Lex Developer. W Chorzowie możliwość składania wniosków mija 2 sierpnia, ale niewykluczone, że termin zostanie wydłużony. Celujemy w sposób, że firma, która wygra przetarg, otrzyma nasze wnioski i będzie mogła zgodnie z ustawą przeprowadzić całą procedurę. Ona jest dosyć skomplikowana, są tam i uzgodnienia, i opiniowanie. Cały projekt planu oczywiście musi powstać. Ustawodawca dał termin do końca roku 2025. No, my planujemy we wrześniu, w październiku 2025 przedstawić Radzie Miasta projekt planu, projekt uchwały do uchwalenia. Wszyscy, którzy chcą podpisać się pod konkretnym wnioskiem Stowarzyszenia Nasz Park, mogą to zrobić w środę w godzinach od 16 do 17.30 w siedzibie Rady Dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec przy ulicy Kotlarza w Katowicach. Edward D., który doprowadził do wybuchu gazu w budynku parafii ewangelickiej w Katowicach-Szopienicach, został prawomocnie skazany na 6 lat więzienia i naprawę wyrządzonych szkód, poinformowała prokuratura okręgowa w Katowicach. Sprawa Edwarda G. toczyła się przed sądami dwóch instancji. Zarówno rejonowy, jak i okręgowy uznały jego winę. Sąd nie miał wątpliwości, że mężczyzna doprowadził do eksplozji gazu ziemnego, w wyniku której 3 osoby zostały ranne. Jednocześnie sąd orzekł wobec Edwarda D. obowiązek naprawienia wyrządzonych przez niego szkód. Ma także zapłacić zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanych w wyniku wybuchu osób, a także wpłacić pieniądze na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Przypomnijmy, w wyniku eksplozji, do której doszło 27 stycznia 2023 roku przy ulicy Bednoża w Katowicach, zawaliła się kamienica. Pod gruzami znaleziono zwłoki 2 osób, żony i córki skazanego. Natomiast biegli nie byli w stanie stwierdzić jednoznacznie, co było powodem ich zgonu. Jest praca w Zarządzie Transportu Metropolitalnego. Dosyć nietypowa, bo w roli informatora terenowego. Chodzi o osoby, które będą podpowiadać pasażerom komunikacji miejskiej, jak się poruszać podczas utrudnień spowodowanych różnymi inwestycjami i wydarzeniami. Dodatkowo ZTM szuka też kontrolerów biletów. Fatima Orlińska. To pierwsza od dawna tak duża rekrutacja w ZTM. Do obsadzenia jest aż 45 miejsc, w tym 20 kontrolerów biletów i 25 informatorów terenowych. Od potencjalnych kandydatów wymaga się przede wszystkim wysokiej kultury osobistej, komunikatywności i cierpliwości.
Informatorzy będą mieli za zadanie pomagać pasażerom odnaleźć się w zmianach, których przez najbliższe 4 lata w kursowaniu komunikacji będzie sporo. Jeśli chodzi o pracę informatora terenowego, to jest to praca z takim elastycznym grafikiem. Nie jest to praca na cały etat. Ważne jest, aby móc wygospodarować w dowolnym przez siebie okresie te kilka godzin na czas, kiedy my tego potrzebujemy. Natomiast jeśli chodzi o kontrolerów biletów, to już jest praca na cały etat. Taki początkowy, najbardziej efektywny kontroler biletów może zarobić nawet 6000 zł na rękę. W przypadku informatora terenowego stawka ustalana jest indywidualnie, a termin składania dokumentów mija 5 sierpnia. Z kolei potencjalni kontrolerzy mogą się zgłaszać do 30 września. Informatorzy będą potrzebni nie tylko podczas dużych wydarzeń organizowanych np. na Stadionie Śląskim, ale przede wszystkim podczas przebudowy 6 wiaduktów kolejowych w Katowicach, która ruszy już początkiem września i będzie jedną z największych inwestycji w historii województwa śląskiego. W pierwszej kolejności od początku września prace będą prowadzone na wiaduktach kolejowych przy ulicy Granicznej, Mikołowskiej, Załęskiej, Przodowników i Kłodnickiej oraz na wiadukcie drogowym przy ulicy Bagiennej, gdzie dodatkowo obok powstanie drugi wiadukt drogowy. W związku z tym zapowiada się wiele zmian w kursowaniu samych pociągów, ale i komunikacji miejskiej. Będą też zmiany w organizacji ruchu kołowego, o czym służby poinformują szczegółowo mniej więcej w połowie sierpnia. Informatorzy ZTM-u mają chociaż trochę ułatwić pasażerom poruszanie się w warunkach, do których nie są przyzwyczajeni. Obecnie liczy 26 km, biegnąc przez urokliwe zakątki gminy Klucze. Jednak już niedługo będzie dłuższa o 9 km. Trwają prace przy budowie trasy rowerowej przy Pustyni Błędowskiej. Wiosną przyszłego roku połączy ona 3 malownicze punkty widokowe na tym terenie. Velo Przemsza zintegruje też pustynię z Dąbrowską Pogorią. Magda Sincewicz. Niektórzy już ją testowali, choć prace jeszcze trwają. Pan Jarek robi to z przyjemnością i opisuje swoje wrażenia na facebookowym profilu. Gdzie były szutrowo w obrzeżach, w tym momencie mam już betonowo i tak to będzie wyglądało docelowo też po tej kolejnej części przy pustyni. Będzie o wiele prostsze w utrzymaniu, nada się w końcu podwózki również. Ci, którzy mieszkają w okolicy, już są ciekawi efektów. Właśnie jadę to zobaczyć, więc dużo nie powiem, ale podobno ma być wokół Pustyni Błędowskiej, tak? Byle nie robili przez środek pustyni, tak z boku może być, a tak na obrzeżach, okej. Okay. No fajnie się jedzie po betonie i pewnie też się spaceruje, bo wcześniej tam dużo piasku było. No nie wiem, jak teraz będzie. Będzie tak, żeby można było bezpiecznie i łatwo podróżować z jednego województwa do drugiego. Mówimy teraz o połączeniu Pogorii z Pustynią Błędowską. Ta koncepcja zakłada utworzenie takich dwóch ósemek. I te trasy można szacować, że ten główny przebieg, który zostanie wybrany, to będą około 33 km. Nowy odcinek Velo Przemszy będzie biegł wzdłuż pustyni i przez sąsiadujące z nią kompleksy leśne. Trasa rowerowa Velo Przemsza, znaczy jej głównym zadaniem jest łączenie na ten moment 3 punktów widokowych. To jest Róży Wiatrów, Czubatki w Kluczach i Dąbrówki w miejscowości Chechło. Tą odnogą właśnie ma biegnąć w kierunku województwa śląskiego, w kierunku Dąbrowy Górniczej, tak aby w przyszłości połączyć pustynię z Pogorią na terenie województwa śląskiego. Wartość inwestycji to 15 milionów złotych. Ma zostać oddana do użytku wiosną 2025 roku. Kiedyś był miejscem wypoczynku i rekreacji górników pracujących w KWK Kazimierz Juliusz. Dziś kopalni już nie ma, ale zbiornik pozostał i powoli odzyskuje dawną funkcję. Sosnowiecki Balaton ma przyciągać mieszkańców, którzy cenią sobie spokój i bliskość natury. Rusza kolejny etap projektu reaktywacji tego miejsca. Fatima Orlińska. To, że Sosnowiecki Balaton jest rewitalizowany, to zasługa mieszkańców, którzy taki projekt złożyli do budżetu obywatelskiego, a potem na niego głosowali. Kilka miesięcy po zakończeniu pierwszego etapu prac przy stawie powstałym w wyniku eksploatacji gliny miasto zapowiada ich kontynuację. Pomysł całkiem słuszny, ludzie są zadowoleni, ale częściowa satysfakcja, proszę panią, bo każdą budowę się zaczyna od toalety, a tu się budowę zakończyło, niech państwo obejdą w koło, ani jednego toja nie ma. To jest dobry pomysł tego wszystkiego, no ale wandalizm działa. Niestety. I trzeba było jedynie te kamery tylko w koło, żeby to utrzymać, tak żeby było w porządku wszystko.
W pierwszym etapie rewitalizacji sosnowieckiego balatonu w dzielnicy Porąbka powstały ścieżki pieszo-rowerowe wokół zbiornika, stanęły ławki, kosze na śmieci, a charakterystyczny zegar słoneczny i pergola zostały odnowione. Teraz miasto zapowiada powstanie infrastruktury, która ma zwiększyć bezpieczeństwo wypoczywających nad balatonem, na co przeznaczy kolejny 1 000 000 zł. Powstanie między innymi pomost. Podobne do tego, co mamy na Stawikach. To będzie pomost, którym w takiej kształcie litery C, patrząc z brzegu, z którego będą mieszkańcy mogli korzystać, ale oczywiście dookoła tutaj, znaczy dookoła przed pomostem, tutaj na tych terenach zielonych znajdą się odpowiednie leżaki, miejsca do wypoczynku, efektownie oświetlone, ale też tak, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Dodatkowo planowane jest stworzenie tu kąpieliska. W tym celu miasto planuje odmulanie dna zbiornika, co za sprawą nieszkodliwych dla środowiska biologicznych metod może nastąpić w ciągu następnych 2 lat. Teren należy do Lasów Państwowych, dlatego każda decyzja wymaga wcześniejszych, długotrwałych rozmów. Na razie podpisano umowę na wykonanie m.in. pomostu. Pomost jest wykonany w bardzo nowoczesnej technologii, gdyż są to pływaki polietylenowe, materiał bardzo wytrzymały, odporny, zupełnie nie reagujący na czynniki środowiskowe, a z kolei od wierzchu pokryty jest drewnem, bądź materiałem bardzo drewno przypominającym, czyli kompozytem, takim materiałem ładnym, naturalnym, dobrze komponującym się tutaj w terenie. Jak podkreśla prezydent Sosnowca, balaton nie będzie drugimi Stawikami. Choć docelowo ma być to miejsce wypoczynku i rekreacji, to z zachowaniem i poszanowaniem przyrody. Taki był wtorek w informacjach. Jutro czekamy na Państwa jak zawsze o 16, 17.45 i 23. Zapraszam, do zobaczenia.